Jeszcze pieron. Widu, to ja przesadziłeś. Witam serdecznie z tej strony GitX. Dzisiaj będziemy opowiadać A chuj! Tak. O paczce od widza. Ona nie jest mała. Z ciekawości opowiadam. Ona nie jest mała i... No i ciekawe co będzie w środku. Jak to tam zwykle. No, to jest bezkomatowo, więc tutaj żadnych danych wrażliwych nie mamy. Dzisiaj urządzę tego noża. Teraz rozpakujemy to. Co my tu mamy? Za sam start coś ciekawego. Proszę bardzo. Mamy części komputerowe, klawiaturę nawet Acer Germino. Mój ojciec ma klawiaturę chyba Acera. Widzę, że klawisze do wymiany, albo do przyczepienia. Chyba. A nie, ten akurat wyszedł tylko. Oście pieruny. Kurde, AGP tu są. Radeon 9550. Oście pieruny. Tutaj jakaś klawiatura. Tu jakaś płyta główna do laptopa. Ciekawe czy sprawna. Bez procesora, bez RAMu. Oście pierun, o jest. AGP kolejne. Model. Ała. 3DFX. To będzie jakaś karta. Ciekawe czy też sprawna. Nie ma jak tego sprawdzić. Kolejna płyta do laptopa. Bez procesora. Zwija. DDR dwójkami. O ja pierdziel. O się. To jest kolejna płyta na DDR2. Nie trójki. Tak samo bez procesora. Podkładki na myszkę standardowe. Jakieś takie z kociakami widzę. To jakiś schowek jakiś. Chyba na płytę, jak miewam. Czekajcie, jest to. Nie, na jakieś przybory. O, takie coś się może sprzedać. Idziemy dalej. Taśma IDE. Ja pierdzielę. Kabel VGA. No, sprzedać się pewnie sprzeda. Część od laptopa. O, pieruny. To jest jakiś... od jakiegoś laptopa. Nie zobaczę dokładnie model, może to jest tego od Acera Gemino. O, pyta od Windows XP Home Edition. Tak, nie mogę zbliżyć. O, dobra. Karta sieciowa LAN. Chyba uszkodzona. Nie wiem. Nie jestem w stanie tego pokazać. Jeszcze musiałbym popatrzeć. To jest też kolejne. No nie, nie jest uszkodzona. O ja pierdzielę. Tutaj jest taki rozdzielacz. 3:1. Jesteście pierony. Oj. Kabel HDMI. Robiony chyba własnoręcznie. Wyrzeźbiany widzę był. Ciekawe czy działa. Kolejny OGA. Widzę. Karta sieciowa, znaczy dźwiękowa od Creative'a. Uszcie pierun. Akurat latałem za tym. O, ramy. Jakieś DDR chyba 2. Ile? 1 giga. Akurat tutaj gate. Oj, gdzie ty uciekasz mi? 512 mega DDR2. Traktowałem 533.
No się pieluny. Szczędnia złączka? Nie, śledź. Śledź ze statusem. Jakim statusem, co to jest? 1, 2, 3, 4. Oho, będzie ciekawie. Od MSI-a, patrzcie się. No ładnie. Płyty do sterowniku, płyt główny. Co tu? Od Asusa. Czekaj, gdzie by się tu? O. Od Gigabajta. Znowu Asusa. Znowu Gigabajta. Aha, jeszcze coś tu pod nim. Asus. Gigabyte. Tu jest jakiegoś LG. Nie wiem, czy to monitor nawet. Chyba monitor. Bo niby co innego, nie? Tu jest Philips. Jakiś Philips. Nie znam. Karta sieciowa, ramy. Oj. Czekaj, widzimy se. Czekaj, nie muszę. To jest chyba karta sieciowa. Jeszcze starej generacji. Ładnie, fajnie. Asus. Pudełka po SSD-kach akurat się mogą sprzedać. Zresztą Patriota akurat nie miałem okazji mieć. A miałem kupować. Wentylator. Kolejny wentylator. Czekaj, nie wiem gdzie ja to postawię. Teraz jest ludzi video od Asusa na IDM. Spodnia obudowa od Acera. Extensa 5620. Kolejny RAM Phoenix 512 MB. Jeszcze kieszoneczka. Jak tu się otwiera? Aha, schowek pod iPhone Apple. Znaczy pod iPoda. Wszystko, to jest nowe. Oście, pierun, coś nowego mam. Podaj pody, niektóre osoby się sprzyda. Jak to się nazywa? Bateria do płyt głównych, chyba w tym mniejszym rozmiarze. To jest nowe. O, router. Nie wiem, czy jest zasilacz. To jest kabel LAN. O, jeszcze ustegowany. Wzmocnienie. No, nie. Takie coś. O, co tu mamy? Procesor AMD Turino Turion 64. O, panie, jaki legendarny procesor. RAM 256 MB DDR. Chyba 2. Karta sieciowa. Tak. Standardowa jakaś. Procesor. O, 775 Intel Pentium Dual Core. Jaki? Wysoko świetla. 5300, 2,6 GHz. No, te procesory akurat się fajnie składają. RAM DDR2, 512 MB, DINOS. Zegarek bez szkiełka. Chciałbym zobaczyć, może coś z tego wyjdzie. To jest stacja dysku DVD od Sony. Here's mechanizm. Oście, co to jest? What the... O Jezus Chryste. No tego bym się nie spodziewał. Stacja dysku DVD przenośna wersja, ale jaja. Zasilacz do tego będzie? Do kupienia. O, procesory. Kurde, trochę poczułem, że się drukarkowa. I zasilacz 12 V. To są tanie. Kolejny procesor pod... 1155 Intel Pentium G630 akurat. Akurat mam 620. Się fajnie złożyło. Kolekcja procesorów laptopowych Intel Pentium 1400 MHz. Aha. Ubezpieczenie?
Intel 54. To bez tego. Ten też bez. Ten bez niczego. Ten sam IHS od Intel Pentium D. To jest wyrobione. I ten ma jedynie wszystko. A to jest Intel Pentium D 290 GHz. 0,4 rok. A, ciekawie się będzie działo. To co mam? Schowek? Na dysk? O, takiej wersji. Nie widzę kluczy. Chyba tu się odtygowuje. Się otwiera wtedy wszystko. O, właśnie. Wkłada się tu dysk. A ta? Akurat. Jezus Maria, za chrzestę. Tu się wkłada. No i tu się podpina. To jest dobre do serwerów, jak się robi. Ja nie wiem teraz, jak to przybyło. Później to sobie schowa na miejsce. Ciężkie było i przyszło. To jest kamerka. Titanium. Przyszło. O. O. Jest kamerka. Nie wiem jaka. To jest, czy to Full HD, czy HD. Nie wiem, jak sprawdzić. O. Wygląda, jakby to było HD. Przynajmniej. No tyle. Teraz tu nie zobaczę. RAM 256 mega, USB na księcia? Znaczy nie wiem, to jest chyba dziwne. Przydałoby się. Na tasiemki, rozdzielacz telefoniczny, ADSL i font, klapa od jakiejś obudowy, bateria, nie wiem czy sprawna. Zapisz od tej klawiatur. Tak się oberwało temu widokowi. Przestawić. Serce sieciowa. Znaczy dźwiękowa. Nie wiem. Odejmę laptopa. Zobaczmy. Zaślepki od HP. Na podstę, co mi się wydaje. Jakiś tak. Dlatego, że mnie odstawił chyba nawet. Kabel, to się ładowarka albo zasilanie do iPoda. To jest zalony. Albo pewnie działający. Kabel telefoniczny. Słuchaweczki. Kurde, przesłuchawek, żebym nie widział. No, to co jest? To jest jakiś... Chyba od Kisco to jest. Nie. To jest jakiegoś routera TP-Linka akurat. Tabs lock. Chyba uwalone mi się wydaje. Milczenie. Chyba naprawczą. Nie wiem. Kolejne słuchawki. O, zeszły z przewijaniem. Ciekawe, czy działają. O, Nokia. Są douszne. Gdzieś dzisiaj sprawdź. A, wszystko.
Czyściówka, wentylatorki, bateria, gdzieś te, szybko, to. Aha, szkło się jakieś rzuciło. Nie wiem jakie szkło, na szczęście się nie udziałem. Jakiś krawisz. Chyba wszystko. No, więc chyba wszystko widzicie, że tego mało nie jest. A i na pewno część z tych rzeczy pójdzie w dobre miejsce. Trochę tego jest. Tutaj jest tego trochę. I tego jest trochę tutaj. Matko Boże, przy najświętszy. Zawsze się sprzyda. Zobaczymy wszystko później, czy będzie działać, czy nie. Ja tego nie pokażę, bo będę musiał to ręcznie sprawdzić. No, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I na razie.